Przedmiesiączkowe napięcie. Na 100%. Ja już to miałem mówić 2 dni temu. Spałam sama. Słuchajcie, spałam sama. Mój mąż mnie zostawił i nie spał ze mną. Ja się budzę rano, nie ma męża po prostu. Od teraz śpimy osobno. Z Angeliną Jolie? A no pewnie, no z kim byś ty mógł... Angelina Jolie? Angelina Jolie? No ja nie potrzebuję mieć w domu Angeliny Jolie. Ja chcę sobie ją włączyć na TV. Ja słyszę twoje myśli. Nie podoba mi się. I nie podoba mi się to słyszę. Co chcesz bardzo jeszcze powiedzieć? A mogę? Tak, ale nic negatywnego i nic czyplackiego. To się już nie odzywam. A to co mam takie ciemne, to jest osad na zębach. Osad to jest? No to nie jest dziura. No co ty? No bo ciebie to bolało? Jak ktoś dorzucił, to będzie kłótnia. Dzień dobry, ja się zwitam z wami z Katowic, znowu w trasie, ale dzisiaj dojechałam do Royal Dental, ponieważ mam wizytę kontrolną, pierwszą od bardzo, bardzo dawna, także się mega cieszę, zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie, ze względu na to, że to są ostatnie nakładki, które mam i potrzebuję nowych oraz informacji co dalej z leczeniem, także wszystkiego się dzisiaj dowiemy, mam nadzieję, idziemy do doktora. Dzień dobry. Ja byłam umówiona na 15.50. Tu mamy tak zwane, to było do tej pory, to było samo przesuwanie zębów. Aha. I na koniec widzimy ten bike jump, czyli taki skok żuchwy. To jest to, co wszystko tak, wysyłamy, czyli... skany co tydzień i to jest tak. Ten nasz taki plan leczenia, żeby też wytłumaczyć, co widać. Tak, tu i tu widać jak był cały przebieg, czyli wszystko szło zgodnie z planem. Były jakieś tu, może nie wiem, czy to przerwa, czy to jest jakaś tam opóźniona wymiana, bo tu zawsze było wszystko dobrze. I tu gdzieś przy 40 którejś nakładce była wyraźna luka na prawej górnej dwójce. Później znowu, że to się powtórzyło. Na sam koniec jest znacznie lepiej niż tu było. Czyli dzisiaj mamy skany wykonane, jeszcze tak. Będą zrobione zdjęcia, tak jak to było na samym początku. I zaplanuję kolejny zestaw nakładek. Czyli przeanalizuję wszystko, co poszło gdzieś tam dobrze, co może jeszcze nie. Zaplanuję kolejny zestaw nakładek, żeby poprawić znowuż do tego stanu, który był zaplanowany. Wie pan doktor, ile tych nakładek miał? Ile będzie ich tak w 100% co do ilości? No, na pewno gdzieś tam w granicach 15 do 20 nawet może być w kolejnym zestawie. To jest to, co faktycznie musimy zrobić, czyli te zlikwidować te przedwczesne punkty kontaktu na tych zębach. To było raz, dwa, trzy, 4 mm. 4 mm, no. 4 mm. Tu niestety to jest prawie pół centymetra. Tak. Niestety nie mam tej linijki, ale tu już jest znacznie mniej. Tak, tak, no zdecydowanie. Nie, no to... Tu znacznie mniej. Tu tak. Może być, teraz jest może 2 mm. Ja już po badaniu, teraz będziemy robić zdjęcia w międzyczasie leczenia. Wszystko wam opowiem za chwileczkę, także teraz fotografujemy się ponownie w odniesieniu do tego, co było na samym początku leczenia. Jest diametralna różnica. Pa! Figuraj, chodź. Proszę wysiadać. Jesteś sam wózkiem, no to weź go. Idziemy do sklepu. Dobrze on jedzie? Czekaj. Czekaj, pójdź na chwilę. Nie, bo on już tak dziwnie jeździ, wiesz? O, masz, ten jest lepszy. No, ten mama włoży. No faktycznie. Trzeba się szarpać i idziemy na zakupy, tak? No, wybierzesz sobie ciacho, tak? Dobrze, wybierzesz sobie ciacho. A ty zjesz jogurt ananasowy, chłopaku? Proszę. Ty nie jesz takich jogurtów, ty nie lubisz ananasa. Inny weźmiemy, dobra? Chodź. Proszę. Sam możesz wziąć półeczki. Ekstra, mamy masło.
Super, mam już obładowany. To już dość. Już nie, bo się nic więcej nie zmieści. Ty wiesz, że to jest potrzebne. Aha, teraz jesteś usatysfakcjonowany. Dobrze. Okej. Co ty tam jeszcze bierzesz? Nie, tego nie potrzebujemy, kochanie. Ty już wszystko wpakował do bo... Dziękuję. Niesamowitej radości tu jest masa. Wracamy do domu. Po prostu dzisiejszy Lidl był tak wesołym Lidlem, że ja już, no nawet nie wiem co mam powiedzieć, nie? Orkiestra na całego Lidla, wszyscy słyszeli koncert, który dawaliśmy na żywo, za darmo i właściwie powinniśmy ludziom dopłacić za to, że muszą tego słuchać. A nie wiem. Uznał, że to było darmowe czyszczenie uszu i bym pozbierał po 5 euro. Dokładnie, albo sprawdzenie słuchu. Słuchu, czy wszystko jest w porządku. Tak. Jeżeli ktoś tego nie słyszał, to znaczy, że pilnie musi udać się do laryngologa. No. No powiem wam, że Mikołaj dzisiaj przeszedł sam siebie. Jak był na początku przekochany, dostał swój własny koszyk, jeździł, pakował, robił sam zakupy, no po prostu złote dziecko. Tak przy kasie matka chciała przedobrzyć i stwierdziła, uważaj, i stwierdziła, że pójdzie i Mikołaj też zrobił sobie pik-pik jeszcze przy kasie. No, to się mi opylało. Trzeba było iść do otwartej kasy, szybko to skasować i żeby zostawić miły posmak za sobą, że tak powiem, a nie taki smród, jaki zostawiliśmy. Przecież w życiu tak szybko z Lidla nie wypieprzałam. Muszę zacząć używać statywu. Podkładam takimi rzeczami, że normalnie człowiekowi jest wstyd. Ale ważne, że to, że się udaje, nie? Co tam? W ogóle ja mam chyba na przedmiesiączkowe napięcie. Na 100%. To ja już to miałem mówić 2 dni temu, ale nie chciałem oberwać. Się płaka. No wiem. A mamy czekoladę? Mamy czekoladę. Uff. Jestem grubo. Przestań się śmiać ze mnie. Nie śmiej się z tego. Zjadłeś bułkę? Śmiej się z tej sytuacji, która się jest normalnie jak déjà vu. Powinniście chociaż raz przeżyć okres po prostu. Kochanie, ja mam to co miesiąc, a ty co miesiąc uważasz? Ja tutaj nie byłam. Co? Ja tutaj nie byłam. Ech, słoneczko. Jestem już weteranem. Nic mnie już jest. No. Na przytulicie? Tak. Spałam sama. Słuchajcie, spałam sama. Mój mąż mnie zostawił i nie spał ze mną. No tak, no bo... Nie spał ze mną. Ja się budzę rano, nie ma męża po prostu. A mój mąż po prostu olewka, śpimy osobno. No teraz śpimy osobno. Mój mąż w salonie, a ja w łóżku. Teraz ja wam opowiem tą prawdziwą... Żebyś mi dzisiaj do łóżka nie przyszedł. Było tak. Się to się do dalenia przyszedł. Do... jakieś 12 w nocy obrabiałem film i gdy poszedłem się kąpać i wyszedłem na górę, widziałem, że Marta już śpi, a ja chciałem sobie jeszcze coś pooglądać, bo mi się kompletnie nie chciało spać, więc poszedłem sobie po prostu do salonu, zamknąłem jej drzwi do pokoju, żeby po prostu jej dźwięki ją nie budziły z telewizora. Mnie budził brak przytulenia. No, więc sobie na dole po prostu oglądałem film. A propos, bardzo fajny. Muszę go dzisiaj dooglądać, bo zasnąłem. No wiedziałam, bo... No. No co? No co? Z Angeliną Jolie? A no pewnie, no z kim byś ty mógł oglądać? O co ci chodzi? Chyba pierwszy raz oglądam film z Angeliną Jolie. Ale dobrze, tak się cieszysz. Angelina Jolie, nie rób ust, Angelina Jolie. Ja lubię naturalne Angelina Jolie. Każdy razy tak samo. Po co się malujesz? Ja kocham naturalnie. Zdjęcia z porodu były. Już takie miała.
A ja takich naturalnych nie mam, więc muszę sobie je zrobić, żeby mieć jak Angelina Jolie. Ale masz piękne usta, ja nie potrzebuję mieć w domu Angeliny Jolie, jak chcę sobie ją włączyć na TV. Ja mam o wiele piękniejszą kobiecinkę. Co to był za atak śmiechu, po prostu taki... Ty dzisiaj za dużo słyszysz. Ja za dużo słyszę. Słyszę dzisiaj szepty. Ja słyszę twoje myśli. Nie podoba mi się. I nie podoba mi się, co słyszę. O, rany włosy. Weźmiesz te bułki? Chciałaś je? Dziękuję. Nie, nie, ja wszystko pod tymi nogami będę miała. Kochani, przecież sama chciałaś, żebym ci je z bagażnika przyniósł, tak? Powiedziałaś, że będę jeść bułki. Ile zjadłeś bułki? Nic, powziąłeś chipsy. Ładną koszulę, no nie? Też mi się podoba. Angelina Jolie. No. Co chcesz bardzo jeszcze powiedzieć? A mogę? Tak, ale nic negatywnego i nic czyplackiego. A się wyśmiałam. Ja nic nie zrozumiałem, bo miałaś pełną... To się już nie odzywam. Miałaś być nieodpryskiwa i nie negatywna. A to, co mam takie ciemne, to jest osad na zębach. Osad to jest? No to nie jest dziura. No co ty? No bo ciebie to bolało? Jak coś dorzucę, to będzie kłótnia. I dalej mnie to boli. Osad ci boli? Nie wiem, może ten ząb był cały czas ściśnięty z tyłu, jest nas wrażliwy i źle to zinterpretowałam. Nie trzeba być uszczypliwym. Wiesz, jak drzewo ma słoje? No. No nie? Nie wiem, do czego zmierzasz. Aż się zaciekawiłam i przeraziłam. Ma słoje. No. I to jest jego historia, no nie? Bo są takie słoje jakieś większe, mniejsze, w zależności od tego, ile wody było, jaka była temperatura, ile to drzewo urosło w ciągu roku i tak dalej, no nie? To ciekawe, czy dałoby się z twoich nakładek, jakby je tak poukładać kolorami, odnaleźć, co wtedy jadłaś najczęściej? Albo piłaś. Jak dużo kawy wypiłaś na przykład. Że to był ciężki tydzień. Tak, to był na przykład wtedy, kiedy tak dużo siedzieliśmy. No. Ciekawe, czy te nakładki są ciemniejsze, bo piłaś wtedy o wiele więcej kawy i w ogóle... No, możemy przeanalizować nakładki. Jestem ciekaw, czy to jest taka historia twoja życia. Wiesz. Zachowana w plastiku. Kiedyś to tam czytałam, nie zapamiętam. Trudny nazw. A jest prosty człowiek. Co? Jak się nie karmisz? Jak ktoś dąży do kłótni, to będzie kłótnia! Kocham cię, słoneczko. Jesteś cudowną kobietą. To umamy czekoladę. I kocyk. Nie, no to, a kto proponował, żebyśmy wracali do domu? No tak, ja. Bo ja jestem. Gdzie ty? A kto? On jak już ma ten ton głosu i ten sposób patrzenia, to już wie, że nie ma racji, ale jeszcze próbuje coś ugrać. To jest taki specyficzny wzrok mojego męża. Tak wiem już w trakcie mówienia, że spitoliłem i głupoty gadam, ale nie dam po sobie poznać, chociaż wszystko z ciebie idzie wyczytać. Dalej będę w to brnął. Nie pójdziemy do restauracji, bo Mikołaj jest niegrzeczny dzisiaj. A to gdzie? Dzisiaj nigdzie nie pójdziemy. Ja się drugi raz wstydu nie najem. Ja już jestem pełna, już jestem full. I już gadały. Które? Na kasie. No ja widziałam, jak wychodziłam, to jakbyś zobaczył minę tej kobity na kasie, to aż mnie ten... Powiedziała, że prawie jej uszy pękły. Kto? Ona tak powiedziała? Aha. No co ty gadasz? Do tej, jak za tam kupowała. Ale pinda wredna. Ta co kupowała, się do mnie uśmiechnęła, jakby widziałam w jej oczach, że zna ten ból i doskonale rozumie. To była takie spojrzenie matki do matki, nie? Kurwa, ja wiem, o co ci chodzi, ja wiem, co tu się wydarzyło. Masz me wsparcie. Nie me, ale masz, bo już głośniejszego nic nie potrzebujesz. A ta to pewnie, kurde, Sandrina jakaś.
Angelica. Angelina. Angelina Jolie sprzedaje w Lidlu. No, dokładnie. Jezus, miała wredne spojrzenie. Znaczy, ja poniekąd rozumiem, że ktoś się tam może denerwować, no bo dziecko wrzeszczy. Natomiast jeżeli ktoś ma dziecko i patrzy na, w taki sposób pogardliwy na inną matkę, gdzie jej dziecko zaczęło szaleć, to albo jej dziecko jest jeszcze zbyt małe i nie dotarło do jakiegoś tam buntu, bo my się zbliżamy do buntu dwulatka i zaczynamy truchleć już powoli, co tu się czasami odkrzania, albo nie ma dzieci. Bo ja teraz każdą matkę zrozumiem i każdej puszczę takie porozumiewawcze spojrzenie jak ta kobieta, do której ta Karyna na mnie nawalała. To jak kiedyś byliśmy u lekarza, zawsze na mnie obgadują. Byliśmy kiedyś mnie u lekarza. Nie obgadali w Łodzi. A co ci obgadali? Jak nie obgadali? Jedno zdanie powiedzieli. A to dobra, to jest... I myśmy byli u lekarza, ja wychodzę, a lekarka do mojego męża. Żona to taka nadopiekuńcza, albo coś tam, co ona jeszcze klepała na mnie. Nic, Marty, nie pobije Marta, zawsze jest najbardziej uciśniona. Wiecie co powiedzieli? Dzieci się na placu zabaw rzucały kamieniami. No kamieniami, no normalnie takimi kamieniami. To nie były małe kamyczki, to były kamerdolce. I zostawiliśmy tam wózek, a w wózku była kamera, więc baliśmy się, że ten kamień jakimś niefortunnym sposobem pierdyknie w kamerę, która nie miała osłonki i nam rozwali tą kamerę. Za nami siedziała para, prawdopodobnie któreś z tych mądrych dzieci było ich dziećmi, a wiemy, że dzieci mają durne pomysły, tylko jak już jest dziecko starsze, to można mu cokolwiek wytłumaczyć. Mniejsze to ciężej jest po prostu, bo mniej rozumie. Natomiast Krzyś poszedł po wózek w celu uchronienia jego kamery generalnie. I facet za nami powiedział: o, tatuś się już zdenerwował. Koniec zdania. I ja mu to przekazałam. I on uważa, że on jest zawsze za bardzo uciśniony. Powiedziałeś mi dłuższe zdanie. Co? O, tatuś się już zdenerwował, że mu wózek poobijają. No, że mu wózek poobijają, to tak. To nie powiedziałaś. No, że mu wózek nie poobijają. To tak samo, jak ja bym to opowiadał, tą historię powiedziałbym: o, tatuś. I tyle. Nie powiedziałaś całości. No właśnie, całości historii nie opowiedziałaś. Co powiedziałam? Powiedziałam. Ale już ją zbłaszczyłaś. To tak samo jak byliśmy u lekarki, no i Marta wyszła, a lekarka do mnie z taką wielką troską o Martusię. Aha. Co ona taka, co ta żona taka podenerwowana, zmartwiona? Z taką wielką troską. No inaczej mi to opowiadałeś. No widzisz? Ja ci powiem. Ja opowiadałam z tymi samymi emocjami. Ale skróciłaś jego pierdolenie na mój temat. Waliłeś tekstem, że ja zawsze uważam, że jestem uciśniona. No dowaliłeś tekstem. Że ja mam gorzej. Ja? Chyba ja? Naprawdę ja? No jak ci chciałem powiedzieć, że to ja miałem gorzej, to powiedziałeś, że. A bo nie. Ty zawsze masz gorzej! Chłopie! Dowaliłaś. Dowaliłaś tekstem, że ja zawsze mam gorzej. Dobra, nie, bo ty powiedziałeś to pierwszy, a ja dzielnie znoszę każdy ból, a on jego tylko coś poboli brzuszek, o, teraz oboli. Biedny Krzyś, już nawet cały internet o ciebie mówi biedny Krzyś, bo także ich wszystkich wyszkolił. Jak się cokolwiek boli, to wszyscy w komentarzach piszą jak jeden mąż: biedny Krzyś. No. Zauważyłeś? I bardzo dobrze. Bo to jest poczucie, wiesz, sprawiedliwości, opiekuńczości. Najgorsze, że ja też do niego mówię biedny Krzyś, nie? Wszystkich nas wyszkolił. A Krzyś! W Belzebubie. No. O, że... Dobra, już nie myśl. Już zluzuj. Co zluzuj? Co zluzuj? Co zluzuj? Jedno słowo. Po którym... No, co? Na pewno nie zrobisz to, co ci powiem, a ty wybuchniesz, ała. Wiesz, jakie słowo? Uspokój się. O kurwa! Dobrze, że tego nie powiedział! Ale ile razy pomyślałem! Bez siebie. Zaczęłaś mówić o tym, że nie możesz bez mnie żyć i strasznie mnie kochasz i w ogóle to było ci dziś smutno wieczorem, że z tobą nie spałem, a ja po prostu o ciebie dbałem.
dbał, to byś mnie przyszedł, przytulił i drapkał. Nie mógłbym włączyć ten projektor? Tak, zawsze możesz włączyć projektor. Ja wiem. Ale wiecie, do czego ja mam problem? Ale ty wtedy nie śpisz, jak ja włączam projektor, bo ty jesteś zajęta... No czym? Jesteś jak Mikołaj wtedy. To znaczy? To chyba podnosisz głowę, jak śpisz? No bo jak odpalasz projektor, to chodzi o to, że będziemy oglądać coś. Nie, mój mąż odpali projektor i zaśnie. Słuchajcie, po prostu absolutny szok. Absolutny szok. Aż się musiałam zapytać faceta. Pojechaliśmy do Maka, bo młody może być trochę głodny, nie mam w domu nic i może jestem złą matką wyrodną, no w każdym razie wzięłam mu nuggetsy. Ale nie do tego zmierzam, żebyście mnie oceniali. Niech pierwsza rzuci kamień, która nie wtrążyła maczka. Natomiast kupiliśmy 6 nuggetsów. I słuchajcie, 6 nuggetsów kosztowało 18,50. Ja jeszcze wam kurde pokażę, jak to wygląda. 18,50. To kosztowało 18,50. Ile kosztuje kilogram kury? Raz 20 zł. I to chyba jakieś eko. A to ileż to waży? No ile to waży? No... Nas zamurowało. Ja się pytam przy kasie tego pana, czy to na pewno jest to, co chcieliśmy zamówić. Że to, ja mówię o te takie małe kurczaczki 18,50, a on mówi, że no tak. I ja mówię, o ja, nie? A on, że się porobiło. No porobiło się, bo to McDonald's zawsze był tanim jedzeniem. Jak pamiętasz burgery te po 2 złote? No, wiem, że o tym rozmawialiśmy. Żeśmy o tym rozmawiali na pewno, a teraz idziesz z dziećmi do McDonalda, czy i płacisz tyle, co jakbyś poszedł do restauracji, tak szczerze mówiąc. Tragedia. 18 zł za te 6 kurczaczków, to jest pojebane. Jestem przerażona. Czy was też zaczęły przerażać te ceny w tym Maku? Bo myśmy stwierdzili, że dzisiaj to jest nasz ostatni raz. Bo byliśmy, jak wracaliśmy z nadmorza, to byliśmy w Maku i za wszystkich w trójkę, gdzie braliśmy zestawy powiększone, to płaciliśmy 80 zł, coś takiego. 80 kilka. Więc dlatego mówię, że to już taka, wiecie, fajna pizza, no nie? W restauracji, a by the way, możecie zrobić ją sami i w ogóle nie płacić za pizzę, mamy zajebisty przepis, nigdy nie rzucam. To byłoby jako reklama, autoreklama.